Jeszcze leki z krwi, daj spokój. To już w ogóle koniec świata. Jeszcze z krwi? Tak. Jeszcze z krwi leki, tak. A jeszcze chciał leki z krwi. No. Proszę Państwa, Żydom nie wolno było żadnej krwi. I koniec, a oni jeszcze, wiesz, tu o krwi marzą. Nie wolno było, nie. Nie wolno było żadnej krwi spożywać. No i tego, i bałwochwalstwa nie. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno żadnej krwi. No, Żydom nie wolno było nic. Czy ty zrozumiesz, czy nie? Radio kończyli. Mamy siły. Także proszę Państwa, my już nie mamy siły na to radio nasz. Radio to FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Robi co chce. Radio robi co chce, wszyscy. Proszę Państwa, my już nie mamy siły, bo to radio Koncita wyprawia jakieś głupoty. Po co? Po co to ma trzeszczeć radio? Radio ma nie trzeszczeć. No. Radio ma nie trzeszczeć. Że Świadkowie Jehowy siedzieli w więzieniu w latach 50. z powodu tego Wyszyńskiego, proszę Państwa. Po co tak mówić pięknie, proszę Państwa? Marian Charkowski, tu, co mieszkał na Waszyngtona 32, mieszkania 20, miał taką żonę, Julę,
jak ona mi obiad przynosiła, bo ja pionierką, no, ręce jej się trzęsły, ona była stara. I ona właśnie wtedy, kiedy on był w więzieniu, ona zbór prowadziła i to były siostry takie władcze, które prowadziły zbór wtedy, kiedy bracia byli w więzieniu za Wyszyńskiego. No i one takie już były żądne, że nie chciały tej władzy oddać potem, jak ci bracia z więzienia wyszli. No. Pieniądze trzymała ona, Mariana Rentę. A wzięła go z ulicy. Tak mówili. Może wyszedł z tego więzienia, wiesz, był na pół bezdomny. Go wzięła za męża. I potem się nagle postarzała, no bo już była stara jak cholera. No. Moskwa pana za to już uściskała. My pamiętam, widzę to jak dziś. Ręce jej się trząsły, ale zupę niosła, obiad niosła. Ręce się, pomimo że ręce się trząsły. Ale rządzić jeszcze w domu musiała, bo sama siedziała w domu, musiała coś robić. Ale nie wiem, że chciała. Ona też wychodziła, spoko. Julia, a czemu się bywa taka władca? Julia. Hołd różnym dobrym ludziom względnie. No to wiadomo, że jednym służyli, a drugi do więzienia wsadzali. Polityk nie może być, czy ksiądz, czy nie ksiądz. Polityk nie może być dobry, sprawiedliwy, rozumiesz? Pisał swoje wiersze, często całkiem udane wiersze, prozę. A że poetką była, że wiersze pisał. Ale by nie było tego, co nas wszystkich uczyło. Tak było poczuł, że wiersze. On był we wszystkim pomocny. Nie tylko poprawiał interpunkcję. Chodząc w encyklopedię, też się zdarzały przecież. Sprawdzał zawsze, kto napisał na tego obszaru, bo nigdy nie wiadomo, czy prezes Łacki czy Mickiewicz pomagał bardzo, ale również uczestniczył w życiu tych ludzi. Ona mądrzejsza, była na świecie, Julia.
do łazienki. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie. Wiesz, jak sobie zamknął do Ameryki, kryzys w Anglii, wtedy z kolei żył Julia. I dawał wiadomości. Informuję właśnie w tym o tym, że przyjął propozycję wolnej Europy, bo trudno, że za 100 dolarów więc będę tam zrobił felietony. A ponieważ chcę, żeby one były jak najbardziej biograficzne, to mam prośbę do ciebie, Miciu, żebyś mi pomógł, wiesz, no bo są takie sprawy w życiu, które ja już nie bardzo pamiętam, a ty na pewno wiesz, na przykład, tu wymieniam parę słów, kiedy słuchaj, myśmy się naprawdę pożenili, Jarosław i ja, tak sobie myślę, poczekamy, no, człowiek może nie pamiętać, kiedy ożenił się jego przyjaciel, nawet, no, ale nie pamiętać, kiedy sam się ożeniłeś, no bo potem sprawa wyjaśni o tyle, że rzeczywiście żonaty był dwukrotnie, więc dochodziłem mojego pierwszego żonę, to mi sobie przypomniał, który to był rok 23. Tak bardzo proszę, że już dużo nie był, bo do 23 roku. Zostali się wcześniej, potem to było tylko tak, formalnie, że to było w poczętniku od Różowicza Kazimierza Wiszyńskiego, którego 50. rocznicę śmierci będziemy chyba takim obchodzić. Rozmawiali Tomasz Zapert i Krzysztof Mazur. Powtórka programu. Świeżutka prasa, tygodniki w liczbie 4, informacje najnowsze też. I Aleksandra Kozera w studiu. Wszystko się zgadza. Zaczynamy poranek w Polskim Radiu 24, minęło 6. Zapraszam. Granica blisko-wschodnia coraz bliżej też potężne utrudnienia w stolicy. Polska kupi amerykański system mobilnych wyrzutni rakietowych. Umowa zostanie podpisana w środę. W informacjach także kolejna próba przełamania impasu w sprawie Brexitu. Dziś w Strasburgu spotkanie głównych negocjatorów. Od północy na terenie Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy Alfa. W cyberprzestrzeni ogłoszono zaś stopień Bravo, drugi w czterostopniowej skali. Alert zarządził premier Mateusz Morawiecki w związku z konferencją dotyczącą bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, która odbędzie się w środę i w czwartek w stolicy. W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na duże utrudnienia. W rejonach hoteli, w których zatrzymają się delegacje, będą zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach nie będzie się można zatrzymywać. W środę kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, szczególnie w okolicach Stadionu Narodowego i Starego Miasta, a piesi na Placu Zamkowym, który będzie dla nich niedostępny. W związku z konferencją bliskowschodnią od wczoraj obowiązują tymczasowe kontrole na granicy Polski z należącymi do Unii Europejskiej sąsiadami. Ci, którzy chcą granicę przekroczyć, powinni mieć przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty. Polska kupi amerykański system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. Umowa zostanie podpisana w środę, opiewa na 414 milionów dolarów. Szczegóły zdradzali szef MON Mariusz Błaszczak i premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w pierwszej brygadzie pancernej w Wesołej. Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że system HIMARS zwiększy zdolności bojowe naszego wojska. Podkreślał też, że bezpieczeństwo Polski nie ma ceny. Dodał, że system rakietowy kupujemy za dobrą cenę. Będzie 20 wyrzutni razem z amunicją. To nowoczesny sprzęt, to sprzęt sprawdzony w Afganistanie, w Iraku, w Syrii. To sprzęt, który daje gwarancję skuteczności na polu walki. Polska zapłaci za system HIMARS 414 milionów dolarów. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że silna i nowoczesna armia to polska racja stanu. Szef rządu podkreślił, że modernizacja wojska zwiększy możliwości kraju. Zwiększy możliwości polityczne, które zwiększy też możliwości geopolityczne i gospodarcze całej Rzeczpospolitej. Bo budowa silnej armii ma również ogromne przełożenie na znaczenie Polski w Europie i znaczenie Polski w świecie. HIMARS, czyli system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, jest zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W kancelarii premiera udostępniona jest księga kondolencyjna po śmierci premiera Jana Olszewskiego. Można się do niej wpisywać do dnia pogrzebu w godzinach od 9 do 19. Księga jest wystawiona w holu zaraz za głównym wejściem do kancelarii. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL oraz doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Jan Olszewski zmarł w czwartek w Warszawie, miał 88 lat. W
Wyjątkowe reportaże i wspomnienia dotyczące premiera Olszewskiego znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio24.pl. Dziś w Strasburgu spotkanie głównych negocjatorów w sprawie Brexitu z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Przełamać impas w dotychczasowych rozmowach będą próbowali Michel Barnier i Stephen Barclay. Rozmowy dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii utknęły w miejscu, gdy brytyjscy posłowie odrzucili umowę brexitową w ubiegłym miesiącu. Od tego czasu Londyn próbuje wynegocjować zmiany w dokumencie. Tak mówiła kilka dni temu brytyjska premier Theresa May po rozmowach w Brukseli. Musimy uzyskać prawnie wiążące zmiany w umowie, choć wiem, że to nie będzie łatwe. Taką możliwość wykluczył przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nie możemy zaakceptować propozycji dotyczącej renegocjacji porozumienia. Niemożliwe jest otwarcie tej kwestii. Najbardziej spornym zapisem w umowie jest tak zwany irlandzki bezpiecznik. Ma on gwarantować, że po Brexicie nie zostaną przywrócone kontrole graniczne na Zielonej Wyspie, ale przewiduje pozostawanie Wielkiej Brytanii w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej Londynu z Brukselą. Taki zapis jednak jest nie do zaakceptowania przez najbardziej zagorzałych zwolenników Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Główny lekarz weterynarii przedstawi dziś w Brukseli informację dotyczącą nielegalnego uboju bydła w Polsce. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności badało w minionym tygodniu dwóch audytorów z Komisji Europejskiej. Paweł Niemczuk ma zaprezentować w stolicy Belgii polskie stanowisko po tej kontroli. Jednym z celów polskiej prezentacji będzie zapewnienie, że hodowla bydła i produkcja mięsa spełnia unijne standardy, mówi prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Niestety niektóre kraje wykorzystują tę sytuację i u siebie w kraju mówią o bardzo złej jakości polskiej żywności, już nie tylko odnosząc do mięsa. Zresztą mieliśmy takie nagonki na polską żywność od paru lat już, między innymi Czechy czy Słowacja w tym się sławiły, gdzie próbują każdy taki element wykorzystać po to, by chronić własny rynek. Dzisiejsza prezentacja ma się odnosić m.in. do wstępnych, poufnych wyników audytu, które przedstawiono w piątek. Pełny dokument ma być gotowy w połowie miesiąca. Nagrody filmowe BAFTA rozdane. Niestety wśród laureatów nie ma Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego, który był nominowany w czterech kategoriach. Triumfował film Faworyta. Obraz otrzymał nagrody w kategoriach m.in. najlepszy film brytyjski, scenariusz oryginalny i najlepsza aktorka w tej roli Olivia Colman. Za najlepszy film nieanglojęzyczny uznano Romę, która otrzymała BAFTY także za zdjęcia i za reżyserię dla Alfonso Cuarona. Roma została również uznana za film roku. BAFTY, nazywany brytyjskim odpowiednikiem Oscarów, przyznano po raz 72. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To kojarzy. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, deszczu ze śniegiem na północnym wschodzie pod wieczór, a w ciągu dnia na obszarach podgórskich Beskidów i w górach również śniegu. Tego świeżego puchu w Beskidzie Śląskim i Żywieckim 5 cm przybędzie. Ostatnia tura ferii się rozpoczęła dzisiaj, właściwie dzisiaj się rozpoczyna. Śląsk, Łódź Pomorskie i województwo lubelskie też dzisiaj wypoczywa. Znaczy dzieciaki z tych województw. Temperatura maksymalna na dzisiaj od 3 do 7 stopni. Tak już prawie wiosenne ferie. Chłodniej na Podhalu plus 1. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty zachodni i północno-zachodni. To synoptycy mówią o dniu, a jak to wygląda o poranku? Parasole, parasole i deszcz ciągle pada na zachodzie, na północy, na wschodzie, w centrum. O, w Opolu nie pada na przykład, proszę bardzo, takie jedno miasto znalazłem, 6 stopni u nich, 4 stopnie w Łodzi, 5 w Warszawie. No, czuć wiosnę trochę, tak powiem, jeśli chodzi o powietrze, nie o politykę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No dobrze, a o politykę trochę też czuć wiosnę, ale to za moment zajrzymy do gazet, bo tam najświeższe poniedziałkowe sondaże. Teraz 7,5 minuty po godzinie 6. Mówimy dzień dobry, a dzień dobry to poniedziałek, 11 dzień lutego i 42 dzień roku. Słońce w znaku wodnika wzejdzie punktualnie o 7, zajdzie o 16.41, 9 godzin i 41 minut. Tyle ten dzień będzie trwał. Imieniny obchodzą Bernadetta, Lucjan, Maria i Olgiet. Najlepsze życzenia. Kalendarium historyczne. Uważnie, dla Wojtka. Odrzucanie go w górę. Cały świat. Nie mogliśmy się odejść, ale teraz cicho, cicho. Dziękuję.
w Polskim Radiu Bogdan Tomaszewski relacjonował ceremonię wręczenia medali na zimowej olimpiadzie w Sapporo. Dziś mija 47 lat od zwycięstwa skoczka narciarskiego Wojciecha Fortuny w Japonii. 19-letni Fortuna zdobył wówczas pierwszy złoty medal dla Polski na zimowych igrzyskach olimpijskich. Po skoku Polaka sędziowie skrócili rozbieg. W ostatecznej punktacji Fortuna zwyciężył różnicą 0,1 punktu i stanął na najwyższym podium. Po zwycięstwie olimpijskim Wojciech Fortuna stał się bohaterem narodowym. Pozostaje wysokość polskiego sportu jako autor legendarnego skoku. Dobra, starczy sportu, starczy.